Cześć kochani, tu Agnieszka. Słuchajcie, jesteśmy w Mojito na wyprzedaży, tak jak chciałyście, tak jak obiecałam. Dzisiaj zajmiemy się wyprzedażą z Mojito. Nie będziemy chodzić po samym sklepie, bo powiem wam tak, że tam są rzeczy po prostu wciśnięte, mnóstwo różnych rzeczy, tak ciasno na wieszakach, nie jest to jakoś rozłożone ładnie i tak dalej. Więc ta forma dzisiaj, że po prostu mierzymy w przymierzalni. Także jeżeli jesteście ciekawi, co znalazłam, a wydaje mi się, że całkiem fajne rzeczy i włącza mi się takie chcieństwo już zakupowe. Jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę. Możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i śledzić mnie na Instagramie. W którym Mojito jestem? W krakowskiej Zakopiance, bo tutaj mam najbliżej, tak jak wam mówiłam ostatnio. To Mojito, które jest w krakowskiej Bonarce, czyli w takiej większej galerii. Ono było dosyć spore, takie rozmiarowo. Na razie jest, nie wiem, w remoncie, zamknięte jest, po prostu nie ma. Także przyjechałam na Zakopiankę, ale powiem wam, że byłam tu nieraz i ten asortyment też jest całkiem szeroki. Także bierzemy się do roboty. Aha, jeszcze wam powiem oczywiście, co mam na sobie. Katanka z Zary, obecna kolekcja, jak coś to podlinkuję. Top jest z Shein'a, z tego jednego, po wielu latach mierzymy Shein'owego. Tak, już nie zamawiamy z Shein'a. I to jest fajny top. Taki, widzicie, z ostrym, głębszym dekoltem. No i oczywiście moje jeansy z Medicina, które już mają, nie wiem ile lat, już są w ogóle takie sprane. Patrzcie, po kolorze widać, są dużo jaśniejsze niż były oryginalnie. Do tego mam trampki Converse i one mają, powiem wam, lat, myślę, że z 8 albo 9. To jest model Dainty, to nie są te Chucky Taylory, bo ten model Dainty to jest taki bardziej kobiecy, jest smuklejszy, zgrabniejszy po prostu, wolę je. I mam jeszcze torebkę, worek Karla. Dzisiaj dla odmiany nie mam mojej wielkiej torby z H&M-a, którą ostatnio ciągle noszę. Nawet się śmiałam ostatnio do Gracjana, że kurde, tyle mam takich torebek, wiecie, wysokopółkowych, a latam cały czas z tą torbą z H&M-a, bo jest mega wygodna. Ale dobra, aha, no jeszcze zegarek Swatch, taki, z opalizującą tarczą. Okej, to już wam wszystko powiedziałam, cały wstęp zrobiony, gotowy, bierzemy się teraz za przymiarki. I zaczynamy od jeansów. Wzięłam rozmiar 38, to są pewnie jakieś mam albo coś w tym stylu i niestety są na mnie za luźne po prostu w pasie, ale widziałam, że były 36. Bardzo mi się spodobały ze względu na kolor i na fason, bo są takie chili. Ja już mam jedne, nie wiem czy pamiętacie, ale w zimie na jakiejś wyprzedaży dopadłam świetne jeansy z Mojito, takie z diamencikami tutaj z przodu i wydaje mi się, że to jest ten sam fason, bo bardzo fajnie się układają, mimo że są za duże. To jednak, nie wiem, no lubię właśnie taki kształt jeansów. I tak, tu mamy zapięcie na guziczek, one są na zamek, stan jest wysoki. Jeans jest tak, nie jakoś strasznie gruby i sztywny, ale też nie z tych takich baciewnych, elastycznych jeansów. Z tyłu, nie wiem, czy to jakoś widać, czy nie widać, jak się tak ustawię. Może nie są idealnie zgrabne, no umówmy się, że zrobić zgrabne na pupie spodnie to też trzeba umieć, ale złe nie są, tak bym powiedziała. Tutaj widzę, że mamy takie, aha, to jest takie zagięcie, myślałam, że to jest jakiś szef, a to jest po prostu od tego tu spod spodu. Podobają mi się, powiem wam, fajne są. Nie wiem, czy sobie nie zobaczę mniejszych jeszcze, jak skończę nagrywać, a może to nagram, a może nie, ale no fajne są, kosztują 80 zł z tego, co widzę teraz na przecenie. No i kolorek jest fajny, ja mam ostatnio słabość, słuchajcie, do jeansów takich kolorowych, nie wiem czemu. Ale mam te ukochane moje z Zary, mam na oku z Mango, te pomarańczowe, które ostatnio mierzyłam w Mango. No i teraz te też mi się spodobały, nie powiem, że nie. A, co wam chciałam jeszcze powiedzieć, słuchajcie, tym razem robimy inaczej, w sensie ja wam będę... W sensie nie będę wam pokazywać metek, tylko podlinkuję wam te wszystkie rzeczy, bo ja sobie tak pomyślałam, słuchajcie, jak na przykład robię jakieś dęka kosmetyczne i jestem w stanie podlinkować 30 kosmetyków, no to czemu miałabym wam nie podlinkowywać rzeczy, których mierzę po prostu, które mierzę. Także dzisiaj mówię tylko ceny, kosztuje to 8 dych, zobaczymy sobie skład, a linki będziecie mieć dla ułatwienia w opisie. Możecie mi napisać, czy taka forma wam pasuje, ale myślę, że to jest po prostu wygodniejsze. I wzięłam jeszcze, słuchajcie, taką prążkowaną spódnicę do zmierzenia. Tu mam tą bluzkę i ona mi tam trochę zniekształca, powiedzmy, bo już tak powiem, wiecie, kształt bluzki jest pod spódnicą. Widzę, że coś tu jest tak dziwnie zaciągnięte, ale to już wiem od czego, słuchajcie, bo to jest kopertowa spódnica, taka midi. Popatrzcie, kopertowa.
odcień beżu może jest nie do końca idealnie mój, ale jest fajna i bardzo, bardzo wygodna, jak ją teraz tak założyłam. Taka niesamowicie komfortowa. Ona też chyba nie kosztuje fortuny. Troszeczkę tutaj widać ten materiał, tą zakładkę od spodu, ale jest fajna. Bardzo jestem ciekawa składu. Aha, nie pokazałam wam składu z jeansów, no ale to umówmy się, tam jest zawsze bawełna, ewentualnie jakiś elastan, odrobinka poliestru, to sobie też możecie na stronie sprawdzić, ale tu się poprawię, to już wam pokażę. Podoba mi się ta spódnica, podkreśla wszystko, ona jest taka cieńsza, ale nie prześwitująca, mamy to takie grube dosyć prążkowanie, no fajna jest, wydaje mi się, że tutaj trochę będzie syntetyku, o ile nie większość, ale ogólnie powiedziałabym, że spoko, no właśnie taka wygodna i też taka do wszystkiego, jeżeli chodzi o długość, to jak widzicie, ona jest przed najszerszym miejscem łydki mi się kończy, więc też wygodna, ja przypominam, że mam 1,75 m. Tak, także fajna spódnica, podoba mi się. Zobaczmy skład i zobaczymy też cenę. A dobra, wiecie co, będę wam pokazywać też metki od razu z ceną i z rozmiarem, ale i tak wam podlinkuję te rzeczy, jak tylko będą na stronie. I tutaj mamy w składzie 80 wiskozy i 20 poliestru, więc spoko składzik. I kolejna sukienka, właściwie pierwsza sukienka dzisiaj, ale kolejne ubranie. To jest słodziak. Ta sukienka jest słodziakowa strasznie. To jest taka, wnioskuję, hiszpanka. Mamy tutaj ramionczka, a to jest takie luźniejsze, więc tak mi się wydaje, aczkolwiek można ją na pewno też tak założyć. Nie, ona musi być bardziej hiszpankowa, bo wtedy wchodzi pod pachy, jak jest za bardzo, jak jest, wiecie, za bardzo podciągnięte tutaj. Można sobie to schować generalnie też, albo i nawet obciąć, bo nie wiem po co to jest. To jest regulowane, to ramionczko jakby co. No może być tak, ale ja bym to nosiła bez. No i mamy właśnie taką falbanę tutaj u góry, tu mamy talię na gumce. Fajna długość, krótka, ale nie za krótka. I jest taka słodka, jak ją założyłam. Tak się poczułam sweetaśnie, ale w takim pozytywnym sensie. Fajna, taka wdzięczna dziewczęca. Góra to mi się od razu kojarzy z Karolą ze stylizacji, ona zawsze te hiszpanki nosi. I tak wygląda, na ile mi się uda pokazać z tyłu. Fajna jest, ładna. I te kolorki też są fajne. I ten wzorek, no jest taka po prostu przyjemna. Wydaje mi się, ciekawa jestem tutaj skład, bo ona się wydaje bawełniana, ale czasami te poliestry teraz też bardzo dobrze bawełnę udają, także zaraz zobaczymy. I na niej są dwie ceny. 80 zł na przecenie i 100 zł na przecenie, więc nie wiem, która z tych metek jest dobra, ale to znowu, jak będzie na stronie, tylko to wam podlinkuję i będziecie mogły sobie sprawdzić. I tutaj mam rozmiar M. Widzicie, cena jest tutaj 100, a tu jest naklejone jakieś 80, więc nie wiem. I tutaj mamy w składzie 100% bawełny, więc spoko. I kolejna sukienka, ona wygląda trochę kuso, to jest rozmiar S. W sensie wszędzie jest dobra, ale ta wysokość mam wrażenie, że jest za wysoko, troszkę za wysoko i przez to ten tułów się taki wydaje szeroki, krótki, tak troszkę dziwnie zaburza proporcje. Ale jeszcze coś takiego znalazłam, słuchajcie, tu mamy podszewkę, która jest na 100 poliestrowa. Dobra, na 99, może tak. Góra jest wykończona właśnie w taki prosty sposób. To jest taka prosta sukienka, taka fasonowo prosta, aż może powiedziałabym, że nic ciekawego, gdyby ona była w jakimś zwykłym kolorze, natomiast ten kolor tutaj mi się spodobał. Jak widzicie, tutaj mamy falbany na dole, tutaj też mamy przymarszczenie, tylko że dziwnie się tutaj układa. Nie, troszkę mnie tak dziwnie się rozszerza w dziwnym miejscu, ale ogólnie no jest ciekawa sukienka. Jest to ciekawa sukienka. Na plecach mamy fajne wycięcie, popatrzcie. Takie większe. Ładnie to w lecie wygląda, jak wystają łopateczki. Tak, także coś takiego może nie do końca jest dla mnie, zarówno pod względem kolorystycznym, jak i tuszy fasonowym, ale ogólnie moim zdaniem jest ciekawa, dlatego chciałam wam ją pokazać. I tutaj widzicie, miałam eskę 8 dych. I jeśli chodzi o skład, to ona jest cała syntetyczna, to mamy poliestr z elastanem, a tutaj mamy poliestr na podszewce. A jeszcze wam pokażę, jaką ona ma fakturę. Widzicie? Taką fajną. I tu jest kolejna sukienka. Bardzo mi się podoba kolor i w ogóle fasonowo. Ona ma pasek, zaraz wam coś pokażę z tym paskiem związane. Podoba mi się fasonowo, bo to taka koszulowa właśnie, szmizjerka. Czy mamy tutaj kieszenie? Mamy kieszenie. Natomiast no skład jest, myślę, że znowu syntetyczny, bo mamy tutaj zarówno taką podszewkę śliską, jak i to jest też takie no, typowo poliestrowe. I szkoda troszeczkę, ale zobaczymy, bo wiecie, zawsze mogę się mylić, bo bardzo ładny wzór ma ta sukienka.
sukienka i jest taka luźniejsza, taka, wiecie, ja to lubię po prostu. Co prawda kończy mi się w dosyć szerokim miejscu na łydce, może nie najszerszym, ale dosyć szerokim, ale jakoś nie przeszkadza mi to. W ogóle nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, a jeśli nie, to wam powiem, takie trampki bardzo skracają nogi i sprawiają, że nogi wyglądają masywnie, jakby co. Tak, mamy tutaj rozcięcie z jednej strony, z drugiej strony właśnie takie dłuższe rękawy, jeżeli chodzi o te guziki, tak, bo to są guziki, to są srebrne, takie lustrzane, nie ma tutaj żadnej kieszeni, jest odcięcie niby w pasie, ale widzicie, że to fasonowo jest po prostu całkiem proste i tutaj mamy takie mankiety, natomiast teraz hit, pokażę wam, gdzie jest pasek, w woreczku na szyi przy metce i ona, jak widzicie, to mogę wam od razu pokazać metkę, kosztuje 119 zł, tak, i ja miałam 38. Wyciągniemy może ten pasek, o ile się da, nie wiem, chyba się nie da, jak jest metką szczepiony, ale dziwnie. Dobra, nie będziemy go wyciągać. Myślę, że z paskiem będzie na stronie pokazana, to sobie tam obczajcie. I tutaj widzicie rozmiar i cenę. Zobaczmy ten skład. Tak, tutaj mamy 100 poliester na 100 poliester znowu, więc składowo może nie najlepsza, ale no nie wiem, no ładna jest, fajna, nie? I tutaj kolejna sukienka, która moim zdaniem jest bardzo ładna wizualnie. Bardzo mi się podoba kształt, jak jest odszyta ta część dolna. U góry mama taką koszulową. To jest satyna, ale taka, widzicie, z fakturą i ona nie jest taka połyskliwa bardzo. Ma w sobie jakiś taki mat. Trochę mi się kojarzy z kupro, ale to też nie do końca to. W każdym razie taka kolor jest boski moim zdaniem. I mamy tutaj właśnie takie niby kopertowe wykończenie, ale to kopertowe nie jest, to jest tylko taka zakładka. No śliczna jest ta sukienka. Mamy mankiety, nie wiem jakie są, aha. Tutaj takie no, niebieskie guziczki, takie dopasowane. No właśnie, kołnierzyk można ją sobie zapiąć w ten sposób, można ją puścić luźniej. Fajnie to wygląda, tak nonszalancko, tak bym powiedziała. Natomiast tutaj skład niestety od razu sprawdziłam, bo byłam bardzo ciekawa tej sukienki. To jest 97 poliester, 3 elastan, więc znowu jest to syntetyk. Ale powiem wam tak, jak na przykład pracujecie w klimatyzowanym jakimś miejscu, no to takie rzeczy do pracy gdzieś, no wydaje mi się, że mogą siąść, nie mówię tutaj do chodzenia na przykład gdzieś na zewnątrz w lecie, no bo to się nie będzie nadawało, wiadomo, tak, ale jest śliczna, bardzo mi się podoba, bardzo ładnie jest, spódnica odszyta, jest taka fajna. Powiem wam tak, że mam już parę takich błękitnych rzeczy i gdyby ona była na przykład z wiskozy, to bym się ostro nad nią zastanawiała. Natomiast no, ten skład, ja sobie zdaję sprawę, że wiecie, to nie jest najfajniejszy, więc tak jakby mam inne takie niebieskie, choćby ostatnio widziałyście lnianą sukienkę z Mango, jak byłyśmy w Research i mierzyłyśmy wyprzedaże. Zobaczcie sobie też tamten film, jeśli go nie widziałyście, jest na playliście w opisie. No to zdecydowanie jest to fajniejszy materiał, ale wizualnie bardzo mi się podoba. Powiem tak, bardzo mi się podoba. Na przykład na jesień teraz kupić taki fajny, ożywczy kolor, jak dla mnie spoko, tylko nie dla mnie, jak dla mnie, tylko nie dla mnie, wiecie o co chodzi. Okej, okay, słuchajcie, teraz założyłam już moje dżinsiory i mierzymy takie rzeczy bardziej na górę. Nie wiem, czy ja tej Hiszpanki kiedyś już nie mierzyłam, albo bardzo podobno. Tutaj mamy, popatrzcie, taki haft fajny. Tu jest całe gumkowane, marszczone. Ja wzięłam rozmiar L tutaj, tak biustonosz mi wystaje. Jest troszkę to prześwitujące i widać mi biustonosz, który nie jest dzisiaj cielisty, tylko taki szary z Calvina. Uwielbiam te staniki. Tak, i jak widzicie, tu jest wykończone na dole taką jakby jeszcze falbanką. Gdyby to było o ciupinkę krótsze, bo widzicie, to się tutaj marszczy, ale ogólnie bluzka mi się bardzo podoba. Wzięłam L-kę dlatego, żeby ona była odpowiednio szeroka w ramionach. I wiecie, co mi się bardzo podoba też? Że mamy tą część tutaj, taką jakby falbankę, bo nawet jeżeli troszkę jest, czekajcie, pokażę wam, o co mi chodzi. Jeżeli nawet ta gumka by nas troszkę ścisnęła, to się nie robi taka buła tutaj na ramieniu, taka coś takiego, tylko właśnie ta falbanka to przymaskowuje. Powiem wam, że bardzo mi się podoba to. Bardzo mi się podoba. Tylko, że ja bym to nosiła do szerszych spodni, takich szerszych troszeczkę. No i to jest kolejna rzecz, która mnie kusi dzisiaj. Nie wiem, jakoś tak fajnie się czuję w tym. Wiem, że to może nie jest dla mojej sylwetki, bo no, nie mam tutaj drobnego dekoltu i tak dalej, ale do rozpuszczonych włosów to robi zupełnie inny efekt. Ja mogę takie rzeczy nosić do rozpuszczonych włosów, kiedy tutaj te włosy po prostu sprawiają, że to wszystko drobniej wygląda. Fajna jest.
Bardzo mi się podoba. Co sądzicie? I tutaj mamy cenę 5 dych, więc fajna. Kurczę, kusi mnie strasznie. Co myślicie? Musicie mi napisać koniecznie. Składzikowo jest fajnie, słuchajcie. 100 bawełny na 100 bawełny. Także fajny skład. I wzięłam jeszcze, słuchajcie, taką bluzkę halter z baskinką. Mocno prześwitująca, to na pewno. I ta baskinka, no też nie jest idealna. W sensie, wydaje mi się, że jest troszkę taka kiepska jakościowo. Nie wiem, no tak nie sprawia wrażenia porządnej. No i halter, od razu wam mówię, jeżeli jeszcze ktoś nie wie, oglądając mnie, to jest typ dekoltu, który właśnie jest dla mnie i dla szerszych ramion, i dla mocniejszej tutaj klatki piersiowej pod względem mocniejszej, takiej masywniejszej, nie mamy wystających obliczków i tak dalej. To wszystko ładnie rozbija, maskuje. Po prostu dobrze się w takim dekolcie wygląda. Najgorsze są takie szerokie, okrągłe, jakby co. Kiedyś robiłam film, jak dobrać właśnie ubranie, dekolt w ubraniu do naszej tutaj budowy, także możecie sobie zajrzeć. Jak nie zapomnę, to wam podlinkuję. Jak coś, to jest na playliście poradniki. Tak, ale wracam do tego. Tu jest w ten sposób zakończone z tyłu, więc całkiem fajnie to, wydaje mi się, wygląda. Aha, ja tego nie ścisnęłam wystarczająco. Bardziej można to jakoś tam zaciągnąć. Natomiast nie do końca mi się podoba, jak to się tutaj w talii kształtuje. Niby ta baskinka powinna wcinać, ale ona jakoś tak, zamiast wcinać, to ja mam wrażenie, że troszkę dodaje masywności. Może ja wziąłam po prostu jakiś taki mniejszy rozmiar, dlatego to tak na mnie wygląda. Może jakby, wiecie, to było wszystko bardziej przymarszczone, no to by odstawało. Nie wiem, bo nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Także coś takiego. Kolor jest całkiem przyjemny, taki trochę śmietankowy, ale lekko, nie wiem, przybrudzony, tak bym nazwała. Tu mamy jeszcze takie zdobienie. Ładne, tylko że może też nie do końca na moją sylwetkę po prostu. W sensie ta część, o tą część mi chodzi, bo góra tak, tylko tutaj. I tutaj cena to jest 5 dych. A w składzie, jak widzicie, poliester z elastanem, natomiast to jest takie, wiecie, przeźroczyste, aż cienkie, więc no akurat w tym przypadku ten skład wydaje mi się, że nie byłby jakimś wielkim problemem. I wzięłam jeszcze do zmierzenia taki sweter, który ogólnie jest bardzo fajny, ale dla mnie ma za duży dekolt. W sensie, może nawet nie, że za duży, ale jakoś tak, taki utrudniający ruch, ja bym powiedziała tak. A ja jestem osobą ruchliwą, która się schyla często, rusza, macha rękami i tak dalej, więc po prostu cycki na wierzchu przez większość czasu. Natomiast sweterek sam w sobie jest bardzo fajny. Bardzo mi się podobają te luźne rękawy. Tu mamy na końcu ściągacz, czekajcie, taki ściągaczek. Fajne są też kolorki, no i to jest takie, wiecie, szydełkowane. O, tu widzę, że jest jakaś wada. Ale to też by było do załatwienia, choćby szydełkiem. No i właśnie, mamy taki duży, trochę okrągły dekolt, ale tak naprawdę szpiczasty, zaokrąglony, może tak. Tutaj na dole mamy ściągacz, ja wam go pokażę w ten sposób, o. Tak jak jest, no to tak, tak to jest porażka. I on jest też tak wyraźnie ciaśniejszy, ten ściągacz, taki właśnie, żeby go zawinąć, żeby był wyżej, żeby ten sweter tutaj tak bufkował się fajnie. No, bardzo mi się podoba, powiem wam. Tylko ten dekolt jest przerażający. Nie wiem, jaki wzięłam rozmiar, szczerze mówiąc. Może po prostu wzięłam jakiś taki większy rozmiar, ale wydaje mi się, że właśnie cały ten vibe, że ten sweter jest taki luźniejszy, no jest fajny i te rękawy takie dłuższe. Bardzo mi się podoba, tylko to mnie nie przekonuje. I tutaj cena to jest 8 dyszek i ja miałam MK. No i tutaj powiem wam, pozytywne zaskoczenie. 60 wiskozy, 40 bawełna. Fajny sweterek. Widziałam chyba drugą sztukę tam na wieszaku, tylko była bez metki. Ja patrzyłam, żeby tym razem jednak wziąć wam wszystko z metkami. Kurczę, co myślicie? Bardzo ten dekolt taki wulgarny, czy nie? No dobra, wziąłam jeszcze taką koszulę. Sylwetkowo to ona mi za bardzo nie pasuje. No umówmy się, przy moich wąskich biodrach i tak dosyć mocno mnie opina. Ale jest coś ciekawego i gdzieś już coś takiego widziałam na kimś i na kimś mi się podobało po prostu przy innej troszkę sylwetce, takiej bardziej wciętej, wiadomo. Tak, mamy taką koszulę. Ona jest taka, no właśnie, nie wiem,
taka dosyć śliska, szeleszcząca. Nie bardzo może, ale jednak. No i tutaj mamy takie długie sznurki do obwiązania się dwa razy. Mamy tutaj kołnierzyk, rękawy. Taka, wiecie, wariacja na temat koszuli. Z tyłu wygląda w ten sposób. Ciekawa jest, na pewno. No nie dla mnie, ale tak pomyślałam, że zobaczycie wy może. Któraś z was czegoś takiego szuka. Na przykład jak macie taką bardziej troszkę wciętą sylwetkę do spódnicy tej wprążkowanej, którą pokazywałam, to by mógł całkiem fajnie wyglądać. Czy to jeansów też? Tylko nie na mnie. Znowu. I tutaj miałam rozmiar 38 i to kosztuje 5 dyszek. A składowa to mamy 100% bawełny. Ale to jest taka dziwna bawełna. Ona jest taka śliska jak poliester. Jakaś taka dziwna. Nie mówię, że nieprzyjemna, ale no taka nie taka typowa koszulowa bawełna. I wzięłam jeszcze taki t-shirt, obszerny t-shirt, chyba to tak najlepiej nazwać. Spodobały mi się kolory. Tu mamy mały, okrągły dekolt. No to jest taki, wiecie, koszulka większa. Mamy okrągły dekolt. Podobały mi się kolory, bo ten jest taki śmietankowy, a ten jest takim chłodnym beżem, który ja bardzo lubię i w różnych sezonach, że tak powiem, mi pasuje. Jak widzicie, mamy taki rękawek, obniżona linia ramion. Włożę ją w spodnie i zobaczymy, jak będzie wyglądać. No widzicie, taki baziak. Jak macie szafę w beżach, to właśnie, czy w takich kolorach, to jest spoko. To jest też taki, niby mamy tutaj ten ciemniejszy kolor, ale jest w jakiś sposób takie fajne, rozświetlające na lato i właśnie do różnych beży, do bieli, może całkiem fajnie się taki t-shirtik zgrać. No czy nawet do jeansów, nawet do białych jeansów na przykład, albo do jakichś beżowych, to może fajnie wyglądać, ale do takich jasnych, niebieskich też wydaje mi się, że jest całkiem niegłupio. Kurczę, zobaczymy, ile to kosztuje, bo zastanawiam się nad tym. No i jaki skład? No i co mówiłam, że biorę z metkami. Wzięłam bez metki. Ale tutaj mamy w składzie 100% bawełny. No trudno. Jak nie zapomnę, jak będę wychodziła, to sprawdzę. Jak nie, no to będziecie mieć podlinkowane, bo ja ją po prostu znajdę na stronie i tyle. Wiecie co, wzięłam jeszcze coś takiego, bo to mnie bardzo zaciekawiło i jest takie dziwne. Mamy tutaj takie zielone, no właśnie, nie wiadomo co, ubranko, powiedzmy tak. Takie lekko w stylu cargo z taką stójką, to jest w ogóle zapinane na guziki, ale te guziki są tutaj ukryte, mamy te kwadratowe kieszenie. Na dole jest w ogóle jakiś taki ściągacz, można sobie to ściągnąć. Trochę mi się kojarzy z takimi kurtkami, wiecie, przeciwdeszczowymi i tak dalej, ale to jest właśnie taka jakaś, no, bluzka chyba najlepiej powiedzieć. Materiał jest ani koszulowy, ani grubszy. Nie jest gruby ogólnie. Nie wiem, no coś takiego ciekawego. Mamy rękawki, tak fajnie ścięte. Popatrzcie, jak one ładnie robią tutaj sylwetce. Fajnie to wygląda, bo one zwężają ramiona i tak odbierają masywność. Także coś takiego jeszcze dopadłam. Byłam ciekawa po prostu, chciałam to zmierzyć. Nie wiem, może są jeszcze w innych kolorach. To by było fajne w takim właśnie neutralnym kolorze też na co dzień, nie? Tak bardziej chyba by mi się podobało. I tu metka, szybka metka. 8 tych to w sumie dużo to kosztuje. I składowo mamy taki miks 59 bawełna i 41 poliester. I wzięłam jeszcze taką bluzę, takie niby nic, ale bardzo przyjemne neutrale jak dla mnie. Mamy obniżoną linię ramion, widzicie, taka szeroka, w paski, rękawki takiej długości, ze ściągaczami. Fajnie to wygląda, w sensie podobają mi się te szerokie pasy, podobają mi się bardzo to zestawienie kolorystyczne, też ten róż taki zgaszony z beżem i z kremem. Fajnie to wygląda, to jest znowu taki bardzo casualowy, bardzo chill bluza moim zdaniem. Zobaczymy, tak, jeszcze wam pokażę. Fajna jest. Nie jest może to coś, co tak jakoś idealnie jest mi do szczęścia potrzebne, aczkolwiek, wiecie, no nie zawieciłoby w szafie, może tak. Ale fajna rzecz. Taki właśnie spokojny baziak, jak chcecie uspokoić, nie wiem, garderobę, uspokoić sobie stylówę, macie na przykład znowu jakieś jaśniejsze spodnie, no to spoko to mogłoby się zgrać. Podoba mi się ta bluza też. Aż widzicie? Tak spokojniej mówię. Nie wiem, jakiś taki spokój ma w sobie to ubranie. Jak potrzebujecie spokoju, to jest dla was zdecydowanie. I tutaj miałam SK i to kosztuje 5 dyszek. I składowo też mamy spoko, bo bawełna z elastanem. Jeżeli chodzi o materiał, to jest taki cieńszy bluzowy. Widzicie? Tak, jest od spodu. On nie jest, to nie jest taka gruba bluza, to jest taka...
Bluza, no nie wiem, bluza cienka. Ja z zeszłego roku mam z podobnego materiału bardzo takie właśnie t-shirty, lekko bardziej bluzowe. No trudno mi to wytłumaczyć, ale jest fajna. Nie jest za gruba, jest taka, nawet na taką pogodę powiedziałabym, kiedy nie jest bardzo ciepło, ale jest lato. Tam załóżmy jak jest 22 stopnie. O, nie wiem jak wam to inaczej wytłumaczyć. Staram się jak mogę. I ostatnia rzecz, którą wzięłam do zmierzenia, to jest ramoneska. Biała, ekoskórzana ramoneska, ale już czuję, że jest na mnie za ciasna w ramionach. Chyba wzięłam 38. Natomiast dół jest, no taki widzicie, dosyć szeroki, nie? Czekajcie, spróbuję. Może nie będę jej zapinać, ale tak ją złożę, jakbym ją miała zapiąć. Właściwie to nie jest biała ramoneska, tylko to jest taka kremowa ramoneska. Wygląda w ten sposób. Bardzo prosta, nie ma tych pasków na dole dyndających, dzwoniących, wypadających. Więc jeżeli szukacie takiej właśnie z ekoskóry jasnej ramoneski, to mogłaby się sprawdzić. No tylko, że tak jak mówię, ja wziąłam za mały rozmiar i przez to nie jest zbyt wygodna. Natomiast sama ekoskórka wydaje się całkiem miękka. Nie jest może z tych najbardziej mięciutkich ekoskórek, ale jest spoko. Rękawki są dosyć wąskie, powiedziałabym. Tu jeszcze mamy takie, patrzcie, przeszycie. No jest okej. Jest okej, powiedziałabym. Nic super, hiper, nie jest zła, jest po prostu okejowa. Okej, słuchajcie, jeszcze zobaczymy metki i już się z wami żegnam, bo wszystko przejrzałyśmy. Tutaj miałam 38, jak widzicie, i to kosztuje 119 w tym momencie, więc ta przycena nie jest jakaś duża, nie? No składowo to jak wiadomo poliester, podszewka i poliuretan z wierzchu. Okej, moi drodzy, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, co wam się najbardziej podobało. No i proszę o lajki. Proszę o lajki, że wreszcie na to wpadłam, żeby wam linki dawać. Tak, jestem geniusz po tak długim czasie nagrywania takich filmów. No ale trudno. Życie. Od teraz będę się starała, żeby były za każdym razem. Oczywiście jak będziemy chodzić na przykład po sklepach, te rzeczy, które są na wieszakach, tego wam podlinkowywać nie będę, bo bym oszalała. Ale to, co mam w przymierzalni, to naprawdę postaram się, żeby były linki. Także mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas. Jeśli tak, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!